Carmen, przedstawiony na wystawie, to zbiór ilustracji do książki Merimée pod tytułem Carmen. Zresztą chyba najbardziej znanej z operowej wersji. Wszystkie grafiki przedstawiają twarze mieszkańców Andaluzji, mężczyzn, kobiet i zwierząt. Nie są więc, tak jak w przypadku wcześniejszego cyklu, narracyjną historią odpowiadającą poszczególnym scenom, a jedynie właśnie ilustracją. Przy czym w tym cyklu Picasso posunął się już do radykalnie prostej kreski, pozornie prostej, ponieważ ze swoim niesamowitym wyczuciem, giętkością tej kreski, dopasowaniem jej grubości potrafił sprawić, że no, każda z tych rycin niesie ze sobą niesamowicie potężny ładunek emocjonalny, który odpowiada właśnie treści Carmen, czyli w skrócie mogę opowiedzieć, chodzi o niesamowicie nieszczęśliwą miłość, gdzie żołnierz, stateczny człowiek zakochuje się w cygance, dla której jest już w stanie zabijać, kraść. Ona nie szanuje tego podarku i zostawia go dla kolejnych mężczyzn. Opera kończy się podwójnym zabójstwem. Dla tematu wystawy bardzo, bardzo jest to istotne, ponieważ w tym samym momencie, kiedy ten szlachetny żołnierz, który zszedł przez cygankę na złą stronę i ją zabija, w tym samym momencie nowy kochanek Carmen zabija byka właśnie na arenie. Jest to symboliczne, połączone morderstwo, gdzie ta siła i walka między kobietą, mężczyzną, między kulturą i przyrodą, wszystko tutaj nabiera takiej jedności, jasności.